Cześć, witajcie. Jako że Broken Road na start okazał się dość słabym tytułem, na chwilę jak to nagrywam, większość oceny na Steam jest negatywna, lekko idzie w górę, no ale jeszcze nie zachęca do kupienia i myślę, że jeszcze przez jakiś czas dam tej gierce możliwość rozwoju, nim sprawdzę w ogóle, z czym to się je. No ale mnie nahypował na tyle, że postanowiłem wrócić do w miarę sprawdzonych tytułów. I tak, jest to lekkie odgrzewanie kotleta. Mimo wszystko nigdy nie skończyłem Wasteland 2, więc uznałem to za niegłupi pomysł, zwłaszcza że w Game Passie, no jako że jest to sobota, no mówimy o grach z Game Passa. Wasteland 2 Director's Cut, Wasteland 1 odświeżona i Wasteland 3 są dostępne spokojnie w abonamencie, więc możemy sobie w nie pograć teoretycznie za darmo. No i tak też postanowiłem zrobić. No, nie rozwodząc się długo, bo zapewne Wastelanda dobrze znacie, przejdźmy do samej gry w tej chwili. Jeżeli ktoś jednak się uchował i nie miał styczności z Wastelandem, oczywiście Director's Cut, nie Cut, nie wiem skąd mi to przyszło do głowy. Aczkolwiek na starość takie rzeczy się dzieją, nie? Także nie śmiejcie się, nie śmiejcie się. Jeżeli ktoś grał w Fallouta 1 czy 2, no tutaj będzie się czuł w miarę jak w domu, ponieważ mechaniki są bardzo zbliżone. Na start możemy użyć składu przygotowanego przez twórców lub stworzyć swój własny. Jeżeli ktoś nigdy nie miał do czynienia z Wastelandem, nie miał do czynienia z Jagged Alliance, nie miał do czynienia z tego typu gierkami, proponuję wziąć gotowy skład, a po kilku godzinkach ewentualnie, jak już pozna mechaniki, rozpocząć grę na nowo. Przynajmniej ja często tak robię. Nie wiem, czy to jest dziwne, słuchajcie, czy nie, ale mam taki zwyczaj, że jak ogrywam nową grę, gram kilka godzin, poznaję mechaniki, jeżeli uznaję, że coś spierniczyłem, wracam na start, tworzę kolejną nową grę i znając już te mechaniki, wiedząc co mniej więcej będzie mi potrzebne, tworzę postać na nowo, tworzę drużynę na nowo i wtedy dopiero rozpoczynam właściwą rozgrywkę. Dlaczego zalecam ludziom, którzy nie grali w Wasteland, użycie gotowców? No weźmy sobie, spróbujmy poryć naszego rangera, niech to będzie Kobitta. Imię, zawsze mam z tym problem, nie? Weźmy Lady, wiek 20, religia. Wiecie co, wydaje mi się, że religia jakiś wpływ miała podczas przygody. Nie jestem do końca pewien, ale wydaje mi się, że niestety tak. To kopci. No niech nie kopci, nie? Niech jej z japy nie jedzie. Mamy tutaj możliwość. Jakiejś tam drobnej modyfikacji wyglądu. Oczywiście nie jest to, słuchajcie, Dragon's Dogma, nie ma tutaj problemu z tym, jaką sobie postać tworzymy, jaką postać będziemy oglądać na ekranie. Jest to czysto tylko wizualizacja. Uciekło mi teraz słowo. Czysta kosmetyka, to chciałem powiedzieć. I to, czy dana postać w miarę będzie nam pasować, czy nam nie będzie pasować. Także spokojnie, nie ma tutaj jakichś większych problemów, żebyśmy ją
pod własne preferencje dostosowali. Chcecie plecak, możecie dorzucić plecak. Niestety miejsca to też w żaden sposób nam nie zwiększy, ale może trochę realizmu doda. No ale przejdźmy dalej. I teraz tak. Ci, którzy grali w Fallouta, no to pewnie będą się w miarę czuli jak w domu. Mamy tutaj atrybuty, mamy punkt umiejętności. Wiadomo, atrybuty podnoszą nasze bazowe statystyki, punkt umiejętności. No jest to trochę bolesne, ponieważ mamy tylko 12 punktów, ale mamy zarówno umiejętności bojowe, jak i ogólną wiedzę o świecie, czy jak rozbrajanie alarmów, komputery, leczenie, otwieranie zamków, naprawa, otwieranie sejfów. Toaster Repair. Powiem wam, pamiętam, że Toaster Repair dość zabawna cecha, a jednak też dość przydatna. Pamiętam, że w tosterach dość dużo ciekawych rzeczy znajdowałem, więc koniec końców też warto kogoś z tym mieć. No i ogólne, czyli przyzywanie zwierząt, kupno, sprzedaż. Tych 12 punktów, no uwierzcie mi, że jest to naprawdę niewiele na początek, ponieważ jak widzicie tutaj na pierwszą cechę potrzebujemy 2 punkty, na kolejną już 4 punkty. Kolejna 6, kolejna 10, 14, także tych punktów no, będzie szło sporo, więc warto tutaj dodać trochę inteligencji. Jeżeli chcemy wymaksować dość mocno, no niestety musimy dać inteligencję maksymalną, co będzie nam dawało dodatkowe 2 punkty, przepraszam, 3 punkty killi na level. No dobrze, rozłóżmy to sobie jakoś tam randomowo. Na chwilę obecną nie będę tworzył postaci, ponieważ już dość długo w to nie grałem, więc nie podejmę się tego. Wyruszę na zwykłym składzie, takim stworzonym przez twórców. No i falautowe perki. Wiadomo, każdy perk daje nam jakieś bonusy, jakieś też cechy negatywne, więc warto tutaj się dość mocno zastanowić, czy chcemy coś wziąć i co chcemy wziąć. I na koniec możemy naszą postać eksportować. Jeżeli to zrobimy, będziemy mogli bezproblemowo w każdej grze naszą postać stworzoną już domyślnie wybrać. Jeżeli mamy pierwszą, tworzymy postać drugą, trzecią, czwartą i możemy ruszać do rozgrywki. Jako że ja w tą gierkę grałem no, dość dawno temu i coś pamiętam, ale nie do końca, co by mi się przydało, użyję gotowca. Medyk, negocjator, snajper i łowca. No dobrze, no. Samo przemieszczanie się między lokacjami polega na poruszaniu się po mapie. Możemy robić to ręcznie, zwiedzać ją. Możemy też użyć mapy świata, jakby, żeby przenieść się między odkrytymi lokacjami, czy też nie tyle odkrytymi, a tymi, o których wiemy. Na mapie czekają nas różne randomowe spotkania, czasami z wrogami, czasami z jakimiś merchantami, czy też możliwość trafienia na oazę. Jeżeli na taką trafimy, warto uzupełnić zapas naszej wody, który jak widzicie w prawym dolnym rogu dość szybko znika. Są też tereny niedostępne na chwilę obecną dla nas, tereny objęte dość silną radiacją, przez które nie przejdziemy. I lepiej się na tym etapie rozgrywki jeszcze tam nie pchać. No, pierwsza misja, można ją potraktować jako samouczek. Choć jest już tak naprawdę pełnoprawną grą. No, zaczynamy oczywiście od tragedii, w której ginie jeden
z Rangerów. Mamy odszukać go. Mamy odszukać rzeczy, które miał przy sobie. A jeżeli będzie taka możliwość, też pomścić jego śmierć. Jak widzicie, mój skład się zwiększył z początkowych 4 osób. Mamy w tej chwili 5, ponieważ zaraz w pierwszej lokacji możemy przyłączyć jednego dodatkowego rangera do naszej drużyny. A jedna osoba więcej równa się większa siła ognia, więc warto skorzystać. No i słuchajcie, no warto tutaj dosyć dokładnie przeszukiwać mapy, ponieważ jest sporo ukrytych rzeczy. Warto zwracać na to, co mówią nasi tutaj protagoniści, ponieważ często zwrócą naszą uwagę w kierunku czegoś, czego może my nie dojrzeliśmy, nie zobaczyliśmy. Sama gra, jeśli by ją porównywać do Fallouta, uważam, że jest to bardzo trafne porównanie. Być może wspomniałem o tym wcześniej, być może nie, ale jest to taki ulepszony Fallout. Może nie ulepszony, ładniejszy. Jest to taki ładniejszy Falloutik z ciut poprawioną grafiką, ciut poprawionymi mechanikami. Ciągle nasze decyzje są ważne, ciągle to, co robimy, jest istotne. Save'y są jakoś tutaj z tyłka postawione, nie mam pojęcia, czemu tak jest, ale jak zaczynamy save'ować się, zaczyna to ustawiać normalnie, także tutaj się nie ma co tym przejmować zbytnio. No jak zaraz zobaczycie, tutaj będzie możliwość rozwiązania sporu na kilka sposobów. Sure, let's do this. And after we're done kicking your asses, we're gonna eat what's left of your dog. You're insane. What the hell is wrong with you? Just go on through, you sick bastard. Także jak widzicie, nie było wcale potrzeby tutaj gości wykańczać, ale oczywiście jak najbardziej też mamy taką możliwość. W momencie, kiedy rozpoczniemy walkę, gra przełącza się na tryb turowy i ponownie to powiem, bardzo zbliżony do Falloutowego. Oczywiście mamy tutaj punkty akcji, które możemy wykorzystać na ruch, schowanie się za jakimś przedmiotem, przykucnięcie. Możemy zrobić, jeżeli mamy taką opcję, zasadzkę, czyli zostawić sobie te punkty akcji, żeby postać mogła zareagować, jeżeli wróg pojawi się w jej zasięgu. No i oczywiście możemy oddać strzał. Ciężko w walce turowej powiedzieć, że jest ona dynamiczna. Ale muszę przyznać, że daje całkiem sporo frajdy. Wymaga troszeczkę, chociaż odrobinę myślenia taktycznego oraz planowania, żeby się nie władować pod lufy wrogów i nie skończyć jako białe kości gdzieś porzucone na pustyni. Myślę, że każdy, kto ogrywał Fallouta, będzie tutaj się czuł w miarę jak w domu i bez większych problemów powinien sobie z tym poradzić. Tak na marginesie tylko dodam, mechanika ukrywania się za przedmiotami, za jakimiś przeszkodami terenowymi jest tutaj dość znacząca i naprawdę warto z niej korzystać. Walki może nie są jakoś bardzo wymagające, no ale na początku potrafią dać w kość, kiedy nasza niedoświadczona drużyna nie jest w stanie trafić w stodołę z 5 metrów, więc naprawdę można dostać z początku ból głowy od tego.
ale dość szybko się wyrabiają, więc też nie ma się czym tutaj przejmować. No, oczywiście przeciwnicy też łatwiejsi wraz z postępem w grze nie są, więc warto inwestować w uzbrojenie, warto inwestować w walkę. Jak i całkiem sporo innych umiejętności, których tutaj jest od groma, więc przy levelowaniu postaci warto przemyśleć swoje następne ruchy. Podsumowując, czy warto zagrać w Wasteland? Dwójkę, w trójkę, jedynka już trochę za bardzo toporna mi się wydawała, no ale może i ona znajdzie fanów. No słuchajcie, jeżeli posiadacie tego Game Passa, jeżeli chcecie ograć ją sobie za damkę, jak najbardziej tak, jeżeli to są wasze klimaty, to powiedziałbym, że nawet koniecznie. Chyba, że zrobiliście to wcześniej. Ja w każdym razie w Wasteland 2 grałem już sporo latek temu, jak o tym wspominałem. I naprawdę bardzo chętnie powróciłem na pustkowia i jeszcze raz przewodniczyłem grupie rangerów. Także do zobaczenia. Ja wracam na pustynię, a wy się trzymajcie i bądźcie zdrowi.